Te trzy podpisy złożone przez marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa, wicemarszałka Grzegorza Świercza oraz prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego to symboliczny moment dla samorządu regionu. Wieloletnie starania o przyjęcie na własność budynku C2 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego udało się zrealizować. Właścicielem obiektu, w którym swoją siedzibę ma Urząd Marszałkowski, został samorząd województwa. Czekaliśmy na ten moment długo, 12 lat żmudnych zabiegów o to, żeby samorząd województwa mógł być gospodarzem tego obiektu, w którym pracuje. Różne były meandry tych zabiegów. Dzisiaj najważniejszy jest efekt. Udało się. Skarb Państwa uznał, że samorząd województwa powinien być wyposażony w majątek, powinien mieć swoją powierzchnię administracyjną. Do tej pory budynkiem C2 dysponował w imieniu Skarbu Państwa prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Zawarty akt notarialny umożliwi remont obiektu. Prace zostaną rozłożone w czasie tak, aby nie utrudniały funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego. Modernizacja potrwa co najmniej 2 lata i przełoży się na jakość świadczonych usług z korzyścią dla klientów. Samorząd województwa chce także ułatwić mieszkańcom regionu kontakt z urzędem drogą elektroniczną. W tym celu w najbliższym czasie w 59 jednostkach administracyjnych rozbudowane zostaną lokalne sieci komputerowe. Umowy z wykonawcami w tej sprawie podpisał wicemarszałek Grzegorz Świercz. Ma to poprawić jakość działania urzędów w ogóle w ramach naszego tutaj programu Świętokrzyskie, które ma po prostu docelowo skonsolidować również system obsługi elektronicznej urzędów i na styku petent i urząd, więc jest to taka sprawa utylitarna przede wszystkim dla mieszkańców naszego województwa. Cieszymy się, że te umowy się udaje dzisiaj sfinalizować. Przedsięwzięcie prowadzone jest w ramach projektu E-Świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej. Za blisko 2 800 000 zł w jednostkach samorządowych województwa zostaną zrealizowane sieci LAN. Inwestycja umożliwi sprawne funkcjonowanie urzędów przez najbliższe lata oraz pozwoli na dalszy rozwój informatyzacji regionu. Sieci będą wykonane w standardzie umożliwiającym przesyłanie danych z prędkością 1 gigabita na sekundę. Pierwszy etap prac związany jest z unowocześnieniem instalacji. W siedzibach partnerów projektu E-Świętokrzyskie nastąpi wymiana lub modernizacja sieci komputerowych oraz certyfikacja wykonanych zadań. Następne zadania, które będą realizowane, to doposażenie w urządzenia aktywne tych sieci oraz urządzenia umożliwiające bezpieczne korzystanie z internetu, czyli komunikację w jedną i w drugą stronę, czyli ludzi do urzędu i z urzędu informacje do obywateli. Największą korzyścią z wprowadzenia sieci będzie poprawa jakości informatycznej obsługi klientów. Bez wychodzenia z domu będziemy mogli złożyć wniosek o paszport czy zmianę dowodu osobistego. Lokalne sieci komputerowe wpłyną także na sprawną wymianę informacji pomiędzy urzędami. Każdy urzędnik, jak będzie potrzebował do jakiejś sprawy, na przykład odpis aktu urodzenia, będzie mógł bezpośrednio sobie go ściągnąć drogą elektroniczną z innego urzędu. E-Urząd dostępny jest na portalu Wrota Świętokrzyskie. Kolejne elektroniczne formularze umożliwiające załatwienie spraw w Urzędzie Marszałkowskim pojawią się już w czerwcu.